Szanowni Państwo, czasami mamy potrzebę pokazania wnętrza naszego zaprojektowanego przez nas mechanizmu. Niestety przeszkadza w tym obudowa. Samo wyłączenie obudowy nie zawsze jest akceptowalne. Chcielibyśmy czasami zrobić jakieś rozcięcie czy wycięcie w obudowie, które by pokazało zawartość naszego zespołu. Czasami, znaczy, oczywiście możemy sobie z tym poradzić w bardzo prosty sposób, że wygenerujemy po prostu odpowiednie wycięcie. Wycięcie, którego będziemy po prostu sterować jego głębokością. Załóżmy, że wybierzemy nową wartość, na przykład 100 mm. I odpowiednio takie wycięcie przez program jest automatycznie generowane. No ale chcielibyśmy, żeby uatrakcyjnić naszą prezentację czy pokazanie wnętrza naszego zespołu poprzez próbę animacji takiego wycięcia. W jaki sposób możemy sobie w tym przypadku poradzić? Proponuję Państwu wykorzystanie funkcjonalności Inventor Studio. Na początek zacznijmy od tego, że wyłączę może widoczność mojego przekroju poprzez zdefiniowanie po prostu pustego przekroju. Program mi zgłosił ostrzeżenie, że stworzyłem bryłę o zerowej objętości. Utrzymamy ją, ponieważ będziemy później sterowali. To, co więcej mam jeszcze zdefiniowane w mojej części, to jest to, że moje wyciągnięcie, które mam zdefiniowane od wielkości 0,5 mm, ma po prostu zdefiniowaną swoją nazwę, która nazywa się przecięcie i co więcej, jest zaznaczone jako parametr, który ma być widoczny jak gdyby na zewnątrz pliku części. Po co to wszystko robię? Ono po to, że jeżeli zakończę w tym momencie edycję mojego zespołu i przejdę w środowiskach do aplikacji czy środowiska Inventor Studio, to jestem w stanie w tym momencie wykorzystać ten mój parametr jako parametr animacyjny. Pierwsze, co możemy zrobić, to możemy na przykład zdefiniować swoją własną jakąś nową animację. Animację, którą po prostu zaaktywujemy. W tym momencie pojawia nam się linia czasu, na której możemy zaobserwować, co się w danej chwili będziemy mieli zdefiniowane. Po drugie, to co możemy zrobić, to wywołać parametr, ten, który definiuje nam przecięcie i ustawić go jako parametr ulubiony. W naszym przypadku jest to ta część obudowy. Przecięcie tu w tym momencie jest widoczne. Jedyne co musimy zrobić, to zaznaczyć po prostu, że to jest parametr, który jest naszym parametrem ulubionym, który będziemy tak naprawdę chcieli animować. Po zaznaczeniu takiego parametru w liście w przeglądarce w sekcji ulubionych parametrów pojawia się przecięcie. No i co teraz musimy zrobić? No jedyne co musimy zrobić tak naprawdę kliknąć prawym klawiszem myszy i wywołać funkcję animowania parametrów. Musimy określić przede wszystkim, jak daleko ma być parametr animowany, czyli do jakiej wartości. Załóżmy, że chcielibyśmy, żeby to było na odległość 200 mm animowane. Później musimy określić, w jakim czasie ma to być zrealizowane, na przykład w ciągu 5 sekund. I tak naprawdę to są jedyne rzeczy, parametry, które możemy w tym momencie sobie zdefiniować. Zamknijmy okno dialogowe. W tym momencie proszę zwrócić uwagę, pojawiło się nam na osi czasu operacja polegająca na zmianie parametru. Możemy tutaj, nasza linia czasu zajmuje domyślnie około 30 sekund, możemy parametrem tutaj opcji parametrów zdefiniować sobie, że nasza animacja ma długość tylko 5 sekund, bo tyle ustawiliśmy. Możemy też sobie ustawić, z jaką częstotliwością będzie obliczana kolejna animacja. W tej chwili domyślnie jest pół sekundy, ale jeżeli ustawimy sobie na przykład na ćwierć sekundy, czyli 25 setnych, będziemy mieli większą płynność tej naszej animacji wykorzystaną. I to właściwie wszystko, co musimy zrobić. Jeżeli teraz cofnę moją animację do początku, może zminimalizuję okno czasu, proszę zwrócić uwagę, że jestem w stanie krok po kroku zrobić szybko, w ciągu kilku kliknięć, animację, która pokazuje wnętrze mojego zespołu. Co więcej, jeżeli jeszcze poświęcimy trochę czasu i przypiszemy materiały, oświetlenie, kamerę, możemy na przykład wygenerować sobie pełną animację już tego naszego wycięcia. Animację, którą możemy później na przykład przekazać komuś jako prezentację po prostu naszego wyrobu. Mam nadzieję, że uda się Państwu wygenerować tego typu animacje. Zapraszam do przetestowania. Nie jest to trudne, jak Państwo widzicie. I myślę, że uda się Państwu wykorzystać podczas prezentacji swojej pracy na zewnątrz tego typu prostą sztuczkę czy funkcjonalność Autodesk Inventor wraz z modułem Inventor Studio. Dziękuję za uwagę.